Witam, przedstawiam rowerki dziecięce Superior Fly i Team w rozmiarach 20 i 24 cale, czyli dla jeźdźca w wieku do około 4 do 10 lat i wzroście od 100 do 140 cm. Takie małe superiory są już na rynku od paru ładnych lat. Mniejszy pochodzi z 2019 roku i kosztował 1400 zł. Większy z 2021 i wyceniono go już na 1850. Teraz, w roku 2023, ich ceny podskoczyły do 2200 i 2400, czyli w przeciągu 4 lat wzrosło około 40%, ale o tym później. Zmieniła się nieco rama oraz wprowadzono wewnętrzne prowadzenie pancerza i beznadziejny zintegrowany kokpit, przez który praktycznie nie można już regulować wysokości i pochylenia kierownicy. Rowerki są stosunkowo dobrze wykonane, jednak nie wiem, czy to tylko ten jeden przypadek, czy jest ich więcej, ale w 20 widelec złapał luzy na rurze sterowej, a to już bardzo niefajna sprawa. Dlatego dla pewności skręciłem go śrubą. Na superiory namówiłem już kilka osób i wszyscy są zadowoleni. Rowerki wyglądają bardzo ładnie i proporcjonalnie. Ważą w kolejności od 8 do prawie 10 kg. Do wyboru jest też cięższa i bardziej zaawansowana wersja DB, czyli Disc Brake. Flye posiadają co prawda najprostsze napędy i hamulce, bo jednak są to części markowe i dobrze znoszą dziecięce traktowanie, a w razie uszkodzenia są tanie i łatwe do zmiany. Team jest trochę lepiej wyposażony, ma zmienioną, specjalnie wzmocnioną pod amortyzator ramę, a mimo to i stalowych lak w widelcu nie waży dużo więcej niż Fly. Powietrzny XCR ma 10 cm skoku, ale realnego jest 8, co zresztą widać po śladach smaru. Z moich testów wynika, że minimalna waga dziecka, żeby ten amortyzator jakoś pracował, to około 30 kg. Ta wersja ma też wyższy przekrok i kierownicę. Ten młody Stick ma 7 lat, 130 cm wzrostu i jak widać 20 jest już na niego za mała, a 24 delikatnie za duża. W kwestii konkurencji moim zdaniem lepiej wykonane i wyposażone są nasze polskie Roco, no i oczywiście jako fan speca nie mogę pominąć Jetta, który już niedługo zagości na kanale, oraz genialnie wyglądającego Riproka. Jest jeszcze mnóstwo innych firm jak Kubike, Spooky, Dave's, Frog, Nalu, Amulet. Narobiło się tego sporo w ostatnim czasie. Za przereklamowanymi wumami nie przepadam. No ale wracając do cen. Jeśli zastanawiasz się, czy warto kupić nowego Flya za ponad 2000 zł, to moim zdaniem nie. Superior, owszem, też zaczyna się na S jak Specialized, ale Czechy to nie Ameryka i podniesienie cen na przestrzeni 4 lat o 40% to dla mnie przesada. A może się mylę i taka cena jest zasadna i podyktowana rosnącymi kosztami produkcji? A może tylko rosnącym popytem i modą, tak samo jak w przypadku rowerów gravelowych. Napisz, co o tym myślisz w komentarzu. Jestem ciekawy Twojego zdania. Mimo wszystko nie oszczędzaj na rowerku i nie skreślaj Flya, którego bardzo często znajdziesz na OLX w granicach 1000-1400 zł. Taki rowerek i tak służy około 2 lat. Po tym czasie sprzedasz go za podobną cenę i niewiele dokładając kupisz następny. Więc lepiej od razu wybrać coś porządnego i lekkiego, niż zmuszać dzieci do męczenia się na ciężkich i wolnych klocach. Dodatkowo dużym plusem Flyów jest jeszcze to, że w odróżnieniu od swojej nudnej konkurencji, Superior szaleje i prawie co roku zmienia kolory swoich rowerów, które prezentują się naprawdę świetnie. Dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!